Witaj w tym poradniku na temat Emery. Dzięki niemu nauka języka angielskiego może okazać się dla Ciebie, czy też dla Twoich bliskich, jeszcze prostsza, szybsza, bardziej wciągająca i możesz mieć do niej dostęp przez cały czas. W naszym zespole korzystamy z Emery i dostrzegamy naprawdę wspaniałe rezultaty. Tutaj lekcje są dobrze ułożone, wciągające i jest stały kontakt z native speakerami. I w opisie do tego filmu masz dołączony specjalny link promocyjny, który pozwoli ci przetestować Emery przez 7 dni całkowicie za darmo, gdzie masz możliwość przejść całą klasę, poszczególne lekcje. Możesz przesłać pewne materiały do Native Speakera, czyli Twój materiał wideo, gdzie masz do wykonania pewne zadanie, ale pojawia się tam również możliwość odbycia rozmowy z Native Speakerem, która trwa 15 minut, i to jest bardzo cenne, że. Podczas testu możesz mieć także kontakt z takim native speakerem i mieć możliwość tak naprawdę zaczynać rozmawiać w języku angielskim, a to jest podstawa w tej nauce. I już na stronie głównej dowiadujesz się, jak wiele materiałów pojawia się w Emery. To jest ponad 100 tysięcy nagranych materiałów wideo, które są ciekawe, wciągające historie, czyli te lekcje nie będą dla Ciebie nudne. I to sprawi, że będziemy w stanie szybciej przyswajać sobie kolejne słowa, kolejne wyjaśnienia, odpowiednie czasy i następnie łatwiej nam będzie znów odbyć rozmowy z native speakerami. I to co można zauważyć w MRI, to ciągła styczność z językiem angielskim. Nigdzie nie pojawią się wskazówki w języku polskim. Gdy będziemy chcieli poznać znaczenie pewnych słów, to również będziemy mogli sobie włączyć odpowiedni materiał wideo. I zostanie nam wyjaśnione znaczenie danego słowa, ale w języku angielskim w taki bardzo ciekawy i prosty sposób, więc sami będziemy mogli wpaść. O co tutaj chodzi, nie będziemy musieli korzystać ze słownika w tym kierunku. Możliwości jest tutaj naprawdę bardzo dużo, szczególnie kontaktowanie się z Native Speaker'ami, którzy są dostępni w tym narzędziu MRI przez cały czas, w każdy dzień. Gdy więc będziemy przychodzić kolejną klasę i przyjdziemy do etapu związanego z rozmową z Native Speaker'em. To będzie możliwość odbycia takiej rozmowy, co sprawi, że łatwiej będzie się nam posługiwać językiem angielskim i też łatwiej rozumieć to, co ktoś do nas mówi w tym języku. Jeśli więc chcesz poznać możliwości tego narzędzia Emery od środka, to zachęcamy do obejrzenia całego tego poradnika. I dzięki temu jesteśmy tutaj witani. Zobacz, że tak naprawdę musimy najpierw odpowiedzieć na pytanie. Jaki jest nasz poziom języka angielskiego? Czy bardzo słaby, czyli w ogóle jeszcze nie rozmawiamy w języku angielskim, czy coś już wiemy, bądź wiemy już więcej. Więc możemy tutaj odpowiedni poziom wybrać, a następnie rozpocząć test. Zobaczę, zajmie on do 10 minut i pozwoli dzięki temu dopasować dla nas jak najlepszy program nauki języka angielskiego. Na początek mamy bardzo proste pytanie, czyli co powinniśmy tutaj wstawić? Jest początek "she", więc oczywiście dalej to będzie, że "she is", że ona jest moim partnerem biznesowym, więc zaznaczamy "is" i przechodzimy do następnego pytania. Podobnie jest "she" i dotyczy "traveling", że na przykład ona lubi podróżować, ale jest to właśnie "she" i dlatego stosujemy to wyrażenie, czyli "es" pojawia się. Możemy przejść dalej. Zobacz, że w tym momencie jest do odtworzenia także pewien materiał filmowy, który trwa 6 sekund, i do niego pojawia się pewne pytanie: no, które tutaj zdanie jest prawdziwe, biorąc pod uwagę ten materiał wideo. I gdy go sobie odtworzymy, to tak naprawdę otrzymujemy informację, że zarówno ona, jak i Jessica lubią podróżować. I dodatkowo wspomina, że one zawsze podróżują razem, więc to co należy tutaj wybrać. To pierwsze zdanie wydaje się prawdziwe. Należało je dokładnie przeczytać, aby ponieważ mogą się wydawać minimalnie podchwytliwe. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Gdzie pojawia się zdanie, i musimy tutaj również wprowadzić odpowiednią treść, więc należy tutaj już wykazać się znajomością odpowiednich czasów w języku angielskim, chociażby przeszłym prostym, gdzie tutaj mamy informację, że kiedy byliśmy w Hiszpanii, więc jest zawarty ten kontekst, w jakim to było czasie, i dlatego uwzględniamy tą prawidłową odpowiedź, przynajmniej tak mi się wydaje. I pojawia się następne pytanie, która, które z tych oto zdanie jest prawdziwe na podstawie tego materiału wideo. I udało się dowiedzieć, że odwiedza on miasto Las Vegas każdego roku. Pojawiła się tam także informacja, że e, stracił pieniądze, bardzo dużą ilość pieniędzy, 1 milion dolarów, e, ale nie było tam informacji, że odbyło się to w Las Vegas, tylko że po prostu stracił w jakimś tam kasynie milion e, dolarów. I dlatego ta pierwsza odpowiedź jest tutaj poprawna. I zobacz, że na podstawie tego krótkiego testu został przygotowany dla nas taki osobisty plan nauki języka angielskiego, gdzie tutaj rozpoczynamy, dostrzegamy też dalsze tematy, które będą omawiane, dzięki którym my będziemy mogli mieć jeszcze większą znajomość w tym kierunku. Jesteśmy tutaj też witani. W odpowiednim języku, więc możemy sobie ponownie też odtworzyć to przywitanie w języku angielskim. To zawsze sprawia, że jesteśmy jeszcze lepiej osłuchani w tym języku, więc warto sobie na to pozwolić, a następnie przejść dalej. Mi udało się odsłuchać już 7 minut, i to informacje, gdzie dowiadujemy się, dlaczego nauka języka angielskiego może okazać się nam bardzo przydatna w życiu. W takich sprawach prywatnych, biznesowych, ale także gdy podróżujemy, i od siódmej minuty jest ciekawa informacja, dla kogo jest to rozwiązanie MRI, gdzie uczymy się języka angielskiego, gdzie zauważono, że nie jest to rozwiązanie przeznaczone dla osób, które no, nie mają zamiaru być zbytnio zaangażowani w naukę języka angielskiego i być ciągle motywowani przez innych, to nie na tym polega. Jest to Rozwiązanie dla osób, które już mają ogromną chęć nauki tego języka i będą się angażować we wszelkie lekcje i możliwości, które są tutaj dostępne. I cenne jest również to, że nie tylko mamy dostęp do ogromnej ilości materiałów, o czym nas tutaj informują, ale będziemy mieli również dostęp do spotkań wideo, gdzie mamy możliwość uczyć się języka angielskiego od innych, i właśnie to jest bardzo cenne. Następnie informują nas, jak bardzo warto być zaangażowanym w tą naukę i należy spełnić te wymagania, które są dość spore, jeśli się na to spojrzy, ale oni deklarują, że właśnie takie zaangażowanie będzie mogło nam zapewnić jak najlepsze rezultaty, więc warto się o to postarać. Trzeba przyznać, że jest to dobry kierunek, jeśli poważnie myślimy o tym, aby opanować naukę języka angielskiego, no to zobaczmy, tutaj wymaganie jest, by Uczyć się minimum 3 razy w tygodniu. Następnie jesteśmy tutaj informowani, że w tym czasie musimy ukończyć minimum 3 lekcje. Każda z nich uwzględnia 10-15 minut wysyłania zapytań bądź takiej wideorozmowy z Native Speakerem. Ale to nie wszystko. Dalej jesteśmy informowani o tym, że musimy spędzić odpowiednią ilość czasu na samej platformie. I zobaczmy, jest to minimum 4,5 godziny w ciągu tygodnia, gdzie uczymy się na tej platformie. Wtedy będziemy mogli uzyskiwać naprawdę świetne wyniki. Te wymagania są dość wysokie, biorąc pod uwagę fakt, że może myśleliśmy, że będziemy poświęcać 5 minut dziennie i to wszystko, jak za pomocą tradycyjnych aplikacji do nauki języka angielskiego. Tutaj czegoś takiego nie ma, musimy się naprawdę zaangażować, ale właśnie na tym polega poważna. E, nauka języka angielskiego, która zapewni nam wyniki. I to miejsce ukazuje nam, jak wiele będziemy mogli nauczyć się w ciągu dwóch tygodni, gdy korzystamy z tego rozwiązania, czyli mamy możliwość e, opanowania kolejnych gramatycznych tematów, e, nauczyć się większą ilość nowych słów, e, lepiej sobie radzić ze słuchaniem w języku angielskim i z mówieniem. E, możemy nagrywać także siebie, e, no i mieć takie Konstruktywne konwersacje z natym speakerem, więc to wszystko okazuje się czymś bardzo cennym. Bardzo cenne zapewnienie pojawia się także w odpowiednim czasie, gdy oglądam sobie ten materiał, jest to od dziewiątej minuty. To zapewnienie dotyczy korzystania z materiałów, czyli gdy korzystamy już z płatnej subskrypcji, no to tak naprawdę od nas zależy, jak wiele czasu będziemy poświęcać. Nie ma czegoś takiego, że. Uczymy, możemy korzystać tylko jedną godzinę z materiałów, bądź przejść tylko ograniczoną ilość lekcji. Nie możemy przejść do następnych, bo te następne są przeznaczone dla nas za tydzień czy za miesiąc. Lecz wystarczy, że opłacimy tą miesięczną subskrypcję i możemy uczyć się tak naprawdę tak bardzo, jak tylko chcemy. I to od nas zależy, czy uczymy się na przykład 15 minut i później zajmujemy się czymś innym w ciągu dnia i, i co jakiś czas wracamy na kolejne 15 minut nauki czy po prostu uczymy się godzinę tak jak to chociażby odbywa się gdy mamy lekcje w szkole gdy byśmy się spotykali na żywo z native speakerem to też zazwyczaj Musielibyśmy poświęcić taką ilość czasu. Jest to bardzo ciekawa rzecz, że nie ma tutaj żadnych ograniczeń, lecz możemy korzystać z wszelkich materiałów, do których oni zapewniają nam dostęp. Ale ponownie pojawia się taka informacja, że musimy każdego tygodnia poświęcić na naukę minimum 4,5 godziny, i wtedy mamy możliwość uzyskiwać efekty i dalej korzystać z tego rozwiązania. To, co jest tutaj bardzo cenne i zostało wspomniane, to posiadają oni, w swoich materiałach ponad 100 tysięcy lekcji wideo. Mamy możliwość korzystać z ogromu materiałów. I przy tym zaznaczają, że posługujemy się wtedy tylko językiem angielskim, gdy przychodzimy takie lekcje. Więc nie ma czegoś takiego, że jakieś tam wskazówki pojawią się również w języku polskim, aby nam to ułatwić. Mamy tutaj być przede wszystkim. Otoczeni językiem angielskim i oczywiście nie wszystko będziemy w 100% rozumieć, ale z czasem będzie nam coraz łatwiej, i właśnie zapewnienie sobie takiego środowiska, gdzie wszystko jest w języku angielskim, to jest najlepsze rozwiązanie, aby uczyć się nowego języka. Podobnie jak małe dziecko się urodzi i poznaje język, który posługują się rodzice, czy też inni, dla niego jest to coś nowego. Ale nie narzeka, lecz po prostu uczy się coraz bardziej i coraz lepiej, i podobnie będzie w naszym wypadku. I na samym końcu pojawia się ciekawa informacja, że otrzymujemy od nich wsparcie, także od native speakerów, i będziemy mieli możliwość przesyłania im naszych nagrań. Tak, właśnie na tym polega taka profesjonalna nauka, ale zaznaczają, że nie ma się tutaj czego obawiać. Możemy właśnie w ten sposób się coraz lepiej uczyć. Otrzymamy wskazówki, co możemy przesłać, i gdy będziemy też prowadzić takie rozmowy z native speakerem, to też nie musimy się obawiać, też otrzymujemy cenne wskazówki. Wystarczy się połączyć. Te osoby, które nas wtedy uczą, ci native speakerzy, oni wiedzą, że my um, uczymy się języka angielskiego, że stawiamy w tym kierunku pierwsze kroki czasami, więc nie mają określonych wymagań wobec nas, chcą nam pomóc więc warto w taki sposób podchodzić do tej nauki, zachęcają do tego, by przełamywać takie powszechne obawy, które się pojawiają w tym kierunku. I zobacz, teraz znajdujemy się w tym miejscu, gdzie już jesteśmy w stanie rozpocząć tą naukę języka angielskiego, znajdujemy się w odpowiedniej klasie, jest to klasa pierwsza, tutaj widzimy, jak wiele lekcji już udało się nam przejść, są to lekcje różnego typu, czyli oglądamy pewne materiały wideo, mamy możliwość tutaj rozwijać się w kwestiach gramatycznych, przechodzimy pewne testy czy też mamy tutaj takie rozmowy już z Native Speakerem i to wszystko sprawia, że możemy przechodzić później do następnego poziomu więc warto jest przechodzić od pierwszej do następnej lekcji bo dzięki temu mamy po prostu większe prawdopodobieństwo, że te Wszystkie lekcje uda się nam poprawnie ukończyć. Są one naprawdę ciekawe, ponieważ gdzie niegdzie oglądamy, ale gdzie niegdzie też będziemy przesyłać pewne nasze nagrania, więc przełamujemy te nasze obawy jeszcze lepiej, zaczynamy posługiwać się tym językiem angielskim, no i w końcu też mamy możliwość rozmawiania z native speakerem, więc warto pozwolić sobie na naukę w Emery. I przedstawię teraz pewne lekcje, które są tutaj dostępne. Mi już udało się przejść kilka z nich, ale zawsze można sobie do nich wracać, gdzie zobaczmy, Te materiały wideo są przygotowane naprawdę w bardzo wysoki sposób, na wysokim poziomie, i to wszystko sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej zaangażowani w tą naukę języka angielskiego. Tutaj już pojawiło się tak naprawdę pierwsza taka lekcja, gdzie otrzymaliśmy Pewną informację, pojawiły się pewne pytania, a tutaj, abyśmy jeszcze bardziej byli obeznani z danym wyjaśnieniem, z nowymi pojęciami, to mamy do wysłuchania pewną piosenkę. Więc zobaczmy, to też jest w bardzo ciekawy sposób przedstawione. Tutaj jest ona ukazana. Możliwe, że się również i nam tutaj spodoba, sami możemy zacząć wtedy śpiewać, a to sprawia, że właśnie dane informacje częściej zapamiętujemy, że Tutaj na przykład zapamiętujemy, że gdy ktoś nas pyta, How are you? To nie do końca chodzi mu o to, jak wygląda nasze życie, czy mamy jakieś problemy, czy nie. On po prostu się z nami wita, mówi niejako cześć. I wtedy, jeśli mu odpowiadamy, no to wystarczy powiedzieć Thanks, I'm fine. Czyli dzięki, wszystko w porządku. I tak samo my możemy mu powiedzieć How are you? I wtedy on też może nam. Się z nami przywitać i powiedzieć, że u niego też wszystko w porządku. I zobacz, że do kolejnych lekcji dalej sobie można przejść. Tutaj widzimy ukończenie tych wcześniejszych lekcji. Mamy możliwość także przechodzić do lekcji z tymi native speakerami i za chwilę także ukażę, jak one wyglądają. Po przejściu kolejnych zadań, ćwiczeń, udało się dojść do tego poziomu Gold. No i zobacz, tutaj. Mamy pewną konwersację i wytłumaczenie, jaki materiał wideo mamy nagrać. Wtedy należy pozwolić, by z naszej przeglądarki zadziałała kamera oraz mikrofon. Więc jesteśmy w stanie też przeprowadzić tutaj odpowiedni test. I na przykład otrzymaliśmy zadanie, aby przedstawić siebie w postaci formalnej i nieformalnej. Na czym to dokładnie polega, to jesteśmy uczeni o tym wcześniej. Więc okazuje się tutaj to bardzo proste. No i zobaczmy, że gdy uda się nam taki materiał wideo przesłać, no to po e, przyciągu 24 godzin będziemy mogli otrzymać feedback od nich, czyli pewne informacje, czy wypowiedzieliśmy się dobrze, e, co należałoby poprawić, albo jak moglibyśmy coś zrobić lepiej. No i po ukończeniu dalszych ćwiczeń zobacz, że możemy przejść do video call. To oznacza, że jesteśmy w stanie łączyć się już bezpośrednio z pewnym native speakerem. Informacje wyjaśniające, zobaczmy, to tutaj się pojawiają, gdzie tak naprawdę zachęcają byśmy się w pełni przełamali i nie obawiali się takiej rozmowy, będzie ona bardzo przyjemna i co ważne, wystarczy tutaj kliknąć i w przeciągu 3 minut Powinien pojawić się ten native speaker, który będzie mógł z nami przez chwilę porozmawiać przez 5-10 minut, a nawet do 15. I na czym miałaby polegać taka rozmowa? Ten native speaker tak naprawdę wie, jaki poziom my już ukończyliśmy języka angielskiego, nauki tego języka w Emery, więc dostosowuje. Ten, tą rozmowę do naszego poziomu obeznania w tym języku angielskim. Dzięki temu nie musimy się obawiać, że będzie zadawał nam jakieś trudne pytania, posługiwał się trudnymi kwestiami, jakimiś trudnymi czasami w języku angielskim, gdzie my nie będziemy mogli sobie w stanie z tym poradzić, więc będzie dopasowywał poziom tej rozmowy do poziomu opanowania naszego języka angielskiego. Jeśli nie pojawi się ten speaker w przeciągu kilku chwil, no to będziemy mogli to ponowić. To oznacza, że po prostu są oni zajęci, ale za kolejne 50 minut możemy kliknąć i wtedy będzie taka opcja dostępna. I pojawia się także bardzo ciekawa wiadomość. Zobacz tutaj. Że w tej konwersacji będą pojawiać się pewne pytania, czyli ten native speaker będzie nas prowokował do tego, abyśmy my rozmawiali, my coś powiedzieli w języku angielskim, ale oczywiście będzie nam w tym kierunku pomagał. Będziemy mogli wyrażać swoje pewne emocje, um, ukazywać, kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Um, a oczywiście, um, jeśli już będziemy przechodzić dalsze etapy, jest nauki języka angielskiego, no to ta rozmowa będzie mogła już dotyczyć bardziej zaawansowanych tematów. Zawsze on dostosowuje się do naszego poziomu i udziela nam cennych wskazówek. Więc nie obawiaj się, gdy korzystasz tutaj już z tej nauki w Emery i gdy przejdziesz do wideocall, po prostu kliknij, a na pewno nauka angielskiego okaże się dla Ciebie jeszcze łatwiejsza. I zobacz, że udało mi się ukończyć pierwszą całą klasę. To sprawiło, że miałem możliwość też nagrać jeden materiał wideo i przesłać go do Native Speaker'a. Został on sprawdzony, a dodatkowo na sam koniec pojawiła się taka już wideo rozmowa z Native Speaker'em, i to też była ciekawa rzecz, ponieważ pojawił się Native Speaker, który ma polskie korzenie, ale tak naprawdę pochodził ze Szkocji, mieszka w Londynie. Udało mi się dowiedzieć od niego, że w Emery aktualnie wysila się 25 takich native speakerów z całego świata. Oni pochodzą. No i dzięki temu są w stanie przez 24 godziny, 7 dni na dobę, się odpowiednio zmieniać i być dostępni dla przeróżnych uczniów, którzy korzystają z możliwości Emery. Więc, jeśli ty pozwolisz sobie na przetestowanie tej ciekawej metody nauki, ja jestem naprawdę zachwycony, i to, co teraz po prostu będę chciał zrobić, to przejść do zakupienia subskrypcji. I naprawdę sam koszt tej subskrypcji, jak dla mnie, jest dość niski, biorąc pod uwagę jakość tych materiałów wideo i sama forma nauki jest naprawdę znacznie ciekawsza niż to mogłem dostrzegać w innych programach i co ważne, mogę później mieć kontakt z Native Speakerem, przesyłać materiały, jakieś swoje nagrania, mogę później z nim rozmawiać. Może trudno było się na sam początek przełamać. To była moja druga rozmowa z Native Speakerem, ale tak naprawdę oni są po to, by nam pomagać i Warto się przełamywać. To też sprawia, że my jesteśmy bardziej otwarci wobec drugich osób, łatwiej później z innymi osobami rozmawiamy, łatwiej sobie radzimy z, emoc z wyrażaniem emocji. Więc coś takiego ma na nas bardzo ogromny wpływ, nie tylko pod tym względem, że uczymy się języka angielskiego. No i zobacz, że jesteśmy wtedy zachęceni do tego, by wykupić subskrypcję. Do wyboru są dwie opcje, czyli Gold. Do profesjonalnej nauki języka angielskiego w Emery i to polecam. Wtedy płacimy więcej, ale to, co uzyskujemy, no to mamy ten kontakt z native speakerem, czyli mamy możliwość prowadzenia z nim tej wideorozmowy. Gdy przejdziemy odpowiednią klasę, kolejną klasę, to znów mamy możliwość Przechodzenia takich rozmów z nimi i mogą one być już tematyczne, czyli czy nie jest taka zwykła rozmowa, gdzie znów gadamy o tym, co robimy, co robimy, bo to tak jest na samym początku, że się przedstawiamy, poznajemy i, i, i tak naprawdę na tym się skupiamy. Ta moja pierwsza wideo call trwała ponad 15 minut i sam ten, ten native speaker był naprawdę bardzo przyjemny. Jeśli zauważał, że coś musi mi bardziej wytłumaczyć, to to zrobił. Oczywiście zawsze posługiwał się językiem angielskim, to też jest fajne, bo to skłaniało mnie do myślenia takiej burzy mózgu w tym kierunku, i, i to sprawia, że można się uczyć na większym poziomie. Więc. Ja decyduję się na ten plan i z czasem będę ukazywał jakie posiadam kolejne możliwości, więc możliwe, że pojawią się dodatkowe materiały wideo. Jeśli na początku wydaje się to dla ciebie zbyt stresujące, no to pamiętaj, że możesz wybrać sobie plan Silver i on oznacza, że masz dostęp do wszystkich materiałów wideo, do różnych lekcji. Masz też dostęp do czata live, gdzie możesz wysyłać różne zapytania. Więc. Także i w ten sposób możesz się uczyć, ale to tak naprawdę polecam tylko na sam początek, że jeśli już ukończymy tą pierwszą lekcję, to tak naprawdę jak najszybciej powinniśmy przejść do rozmów z native speakerem, bo to sprawi, że łatwiej będzie się nam tym językiem posługiwać już podczas normalnych rozmów. I także gdy będziemy słuchać filmów, muzyki w języku angielskim. Czy innych nagrań, to też świetnie sobie poradzimy z zrozumieniem czegoś takiego. Więc to, co muszę teraz zrobić, to po prostu wybrać odpowiedni plan, podać właściwe dane z karty płatniczej, no i to sprawi, że będę miał możliwość korzystać z tej subskrypcji. Zobacz, że tutaj też można przeskoczyć sobie na Silver, ale to mnie nie interesuje, wybieram wersję Gold. I podpinam właściwe dane. No i potwierdzam tutaj: Subskrybuj. Po właściwym podpięciu karty, z której mogła być pobrana ta płatność, czyli gdy wybrałem ten plan 15 euro na miesiąc, to oczywiście należało wcześniej zadbać o to, aby na tym koncie bankowym, do którego jest podpięta karta, również musiało się pojawić to minimum 15 euro, bo właśnie od razu będzie mogło pobrać taką kwotę. No i zobacz, że dzięki temu udało mi się zasubskrybować ten plan złoty, więc mogę wrócić do świata Emery, gdzie rozpoczyna się dalsza nauka języka angielskiego. Więc wybieram sobie tą drugą opcję. Tutaj jest możliwość przejścia jeszcze do kwestii związanych z tą płatnością. Ja wybieram tę opcję. No i zobacz, że mam możliwość już rozpoczęcia kolejnego etapu. Cała ta pierwsza klasa została tutaj zakończona. Ten pierwszy etap tutaj pojawia się możliwość sprawdzenia możliwości słownictwa języka angielskiego, które już posiadam, no ale są też już dostępne kolejne klasy, gdy uda mi się przejść ten oto test. Więc to też jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, że nie mogę od tak przejść sobie do jakiejkolwiek kolejnej klasy gdzie później zawsze w takiej klasie zobacz, że mam dostęp do m, tych planów Gold, gdzie mogę wysłać nagranie do Native Speakera mogę z nim prowadzić tutaj y, wideokonferencje i się od niego uczyć ale muszę kończyć te właściwe klasy po kolei no, bo to będzie takie świadectwo, że posiadam już coraz większą wiedzę na dany temat. I zobacz, że gdy przejdziemy do zakładek na samej górze to dostrzegamy tutaj nie tylko opcję Learning, gdzie przechodzimy poszczególne klasy, ale mamy możliwość przejścia do zakładki My Vocabulary, czyli słownictwo, gramatyka, fonetyka. Fonetyka jest związana z tym, że mamy możliwość opanować pewne słownictwo. Tutaj zobacz, jest dostęp do takich nagrań audio, gdzie pojawiają się takie piosenki. Które jeszcze mają nam ułatwić zapamiętanie danej myśli. Na przykład, tutaj jest ta myśl, że gdy chcemy kogoś przywitać, no to nie zawsze musimy mówić Hi, hello, czy good morning, ale możemy powiedzieć How are you? I to też po prostu oznacza przywitanie. Wracając tutaj do słownictwa, no to zobacz, że. Ilość tych materiałów będzie zależna od danej klasy, którą już przeszliśmy. Więc im więcej klas uda się nam przejść, to tym więcej materiałów pojawi się tutaj w zakładce Słownictwo oraz w zakładce Gramatyka. No i na przykład tutaj pojawia się bardzo ciekawy materiał, gdzie zobacz, jak to wygląda, wystarczy sobie w niego kliknąć, a tutaj w ustawieniach. I to jest naprawdę ciekawa rzecz. Możemy sobie wybrać e, osobę, która będzie nam wyjaśniać dany temat, bo może być tak, że jakiś konkretny akcent kogoś nam będzie tutaj pasował. Czy to na przykład Nika, czy e, Toma, e, Katie, bądź Adama. E, można sobie sprawdzić ich możliwości i, i jeśli oni mogą nam ułatwić e, szybszą naukę języka angielskiego, to jak najbardziej warto jest z tego skorzystać. No, i gdy sobie przejdziemy dany materiał, obejrzymy to zobacz, możemy go zapisać do ulubionych, jeśli się nam szczególnie spodoba. A gdy weźmiemy pod uwagę gramatykę, no to dostępne są takie bardzo cenne materiały, które pochodzą z lekcji. Tutaj jest to wyjaśnienie, jak należy rozumieć zdania w języku angielskim, że one są zbudowane z takich trzech klocków. Gdzie te dwa klocki, pierwszy i trzeci, no to one są statyczne. No i zaczyna się na przykład od I, ale może się zaczynać od czegoś innego. Można od razu powiedzieć, czy na przykład car, albo the cloud, czyli chmury. I tutaj dwójeczka to zawsze może odnosić się do akcji bądź informacji. Czyli na przykład I speak. English czyli mówię w języku angielskim albo I am happy czyli I am ja jestem to jest ta wersja informacyjna ale gdy na przykład chcę zastosować tą akcję typu speak No to właśnie w taki sposób można to sobie zrozumieć i zobacz że te materiały są tutaj zapisywane i można z nich tutaj ciekawie sobie korzystać tak więc Nauka za pomocą Emery okazuje się czymś bardzo ciekawym. Nasz zespół będzie chętnie z tego korzystać. Możliwe, że na podstawie tej nauki z czasem będziemy w stanie realizować także nasze kursy online w języku angielskim. To jest taki cel, który sobie wyznaczamy na najbliższe kilka lat. I pamiętaj, by również i Tobie udało się wyznaczyć takie konkretne cele, i dzięki temu możesz później do nich zmierzać na podstawie możliwości Emery. I zobacz, że przedstawimy jeszcze pewne wiadomości, które otrzymujemy od Emery na naszą skrzynkę pocztową. Gdy poprzez odpowiednie lekcje w Emery mamy możliwość przesyłania im pewnego tekstu, gdzie na przykład opowiadamy o czymś, ale jest to zgodne z zadaniem, które otrzymamy, bądź innym razem tworzymy nagranie, gdzie także wyjaśniamy pewną kwestię. Ale także oni odpowiadają nam na podstawie odbytej rozmowy z Native Speakerem. Więc, jeśli on ma pewne takie wskazówki do nas na podstawie tej rozmowy, to także będzie mógł nam je tutaj przedstawić. I to nie jest jakaś ogromna ilość tych informacji, która miałaby nas przytoczyć, ale czasami może być to jakaś ciekawa informacja, motywacja i jakaś jedna konkretna wskazówka. Na przykład, zobacz tutaj, gdy ja przesłałem taki pierwszy materiał wideo, no to pojawiło się tutaj odpowiedź, że bardzo dziękujemy. Totalnie się z Tobą zgadzamy, ale pamiętaj, że wyrażenie smile on my face to właśnie należy wymawiać i też pisać w taki sposób, a nie smile in my face. Pamiętaj o tym, no i zachęcają do dalszej nauki. Po odbytej rozmowie z native speakerem, no to zobacz, pojawiła się taka odpowiedź. Że było bardzo miło rozmawiać. E, mam nadzieję, że sobie poradzę z dalszym korzystaniem z tego narzędzia Emery. No i możliwe, że już niedługo ponownie się spotkamy i będziemy dalej rozmawiać, bo taka możliwość się pojawia i ja mam taką nadzieję, ponieważ z tym Henrykiem bardzo dobrze mi się rozmawiało i bardzo dobrze mm, y, pasuje mi też y, odpowiedni styl mówienia, który on posiada, akcent. Więc każdy może tutaj dopasować do własnych oczekiwań. I zobacz, że znajdujemy się w następnej klasie, gdzie udało się przejść poszczególne materiały, i dochodzimy do momentu, gdzie jest możliwość nagrania swojego materiału wideo, wysłania do Native Speakera, a następnie, później, pojawia się ta opcja dołączenia już do wideorozmowy, czyli odbycia rozmowy z Native Speakerem. Która także sprawia, że ten rozwój jest coraz większy, ponieważ praktycznie posługujemy się tym nowym językiem i kolejnymi słowami, które tutaj się uczymy. A kwestia wyboru odpowiedniego akcentu: no to zobacz tutaj, gdy przyjdziemy chociażby do tej zakładki i otworzymy sobie jakikolwiek materiał, niech to będzie chociażby ta, ta lekcja. To jest tutaj pewne wyjaśnienie na temat last name. No, i zobacz, tutaj wyjaśnia nam pewien native speaker tą kwestię, ale jeśli jego, powiedzmy, głos nam nie w pełni odpowiada, jego akcent, to możemy to zmienić. I tutaj się pojawia taka możliwość: zobacz, że jest do wyboru kilka innych native speakerów, którzy także będą mogli nam daną kwestię wyjaśnić. Wystarczy tylko kliknąć w danego native speakera, i on będzie mógł daną lekcję nam przedstawić, więc Zachęcamy, aby wykorzystać ogromne możliwości nauki, które pojawiają się w tym narzędziu w Emery. No i koniecznie pamiętaj, że do tego filmu dołączony jest link, który pozwala Ci na przetestowanie tego narzędzia przez 7 dni. Wystarczy, że w niego klikniesz, następnie pojawisz się w Emery, utworzysz tutaj nowe konto i po tym tygodniu zdecydujesz, czy chcesz pozwolić sobie na jego odpowiednią subskrypcję. Polecamy subskrypcję Gold, ponieważ wtedy masz kontakt z native speakerami, i wtedy kwestia rozwoju, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, okazuje się znacznie szybsza. Więc polecamy i do zobaczenia w kolejnym poradniku, który już niedługo pojawi się na tym kanale. Cześć!